Dzień w minutę, a w Sejmie ustawa autorstwa pana prezydenta Dudy, druk numer 727, który dzisiaj właśnie do Sejmu wpłynął. W tym druku czytamy, że aborcja może być dostępna z powodu wad letalnych płodu, czyli jest to jakby ograniczenie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nie dopuszcza właściwie żadnej aborcji z żadnego powodu. I jest to oczywiście taka próba przykrycia tego całego gniewu społecznego, który wywołał wyrok Trybunału. Ta ustawa natomiast trafiła do Sejmu, ale zapewne nie będzie głosowana, bo z nieoficjalnych informacji już wiemy, że Jarosław Kaczyński we własnym klubie nie uzbierał większości dla tej ustawy. To znaczy, że nie wszyscy posłowie Zjednoczonej Prawicy zagłosowaliby za tą ustawą prezydencką. Ta ustawa jest tak naprawdę kadłubkiem. Nazywana jest przez polityków Zjednoczonej Prawicy kompromisem. Natomiast ona nie jest żadnym kompromisem. Ona jest po prostu silniejszym zaciśnięciem na szyi kobiet pętli. I tak naprawdę jest czymś, co obraża zarówno kobiety, które protestują na ulicach, jak i po prostu całe polskie społeczeństwo, a także parlamentarzystów. Dlaczego? Dlatego, że ten rzut gorącym kartoflem, który uprawia PiS od pewnego czasu, czyli wepchnięcie czegoś, co powinno być decydowane w Sejmie, tak ważną decyzję na temat tego, czy aborcja powinna być legalna i w jakich przypadkach, powinien podejmować tylko i wyłącznie Sejm, ewentualnie społeczeństwo w referendum. Natomiast oni to wepchnęli do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz gaszenie tego pożaru Jarosław Kaczyński powierza początkującemu strażakowi z konewką, czyli Andrzejowi Dudzie, który oto przedstawia nam projekt ustawy, który Sejm ma niby zagłosować i wszystko ma być dobrze. No nie, tak nie będzie. Tutaj po prostu musimy postawić bardzo zdecydowany sprzeciw. To nie jest żaden kompromis, ta ustawa w ogóle się w Sejmie nie powinna znaleźć, dlatego między innymi, że przerzuca na lekarzy całą odpowiedzialność. W tej ustawie są bardzo nieostre stwierdzenia. Ona mówi, że te wady letalne płodu to jest śmierć, która jest bezpośrednia, znaczy przyczyna śmierci musi być bezpośrednia i nieuchronna. I teraz naprawdę konia z rzędem temu, kto będąc lekarzem będzie teraz decydował, czy wada jest taka, jak sobie pan prezydent wymyślił, czy może nie. Więc panie prezydencie, proszę naprawdę nie wkładać palcy między drzwi, bo to jest bardzo niebezpieczne w tej chwili. To jest tylko dolewanie oliwy do ognia. Ta ustawa w ogóle nigdy nie powinna przede wszystkim wyjść od pana, nie powinna pojawić się w Sejmie i to wszystko, to piwo, które ostatnio naważyliście, powinniście w tej chwili wypić sami. Ale na pewno nie damy wam tego przykryć. Na pewno nie w ten sposób.